Dziś w tarnowskim ratuszu odbyła się sesja inauguracyjna radnych nowej kadencji. Radni otrzymali z rąk miejskiego komisarza wyborczego zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie. Ślubowanie złożył także ponownie wybrany na stanowisko prezydenta Roman Ciepiela. Ślubuję, tak mi da Pan Bóg. W trakcie jednej z przerw Roman Ciepiela, Robert Wardzała z Platformy oraz Tomasz Olszówka z klubu Nasze Miasto Tarnów potwierdzili zawarcie koalicji programowej. W dniu dzisiejszym zostało zawarte porozumienie koalicyjno-programowe, w wyniku którego doszło do współpracy w ramach ramy Rady Miejskiej. To porozumienie dotyczy organizacji pracy Rady, jak również uzgodnienia zasadniczych tez programowych, które będziemy starali się realizować w czasie 5-letniej kadencji. Ponieważ jestem jednym z sygnatariuszy tego porozumienia, chciałbym Państwu przekazać krótką informację, iż w ramach zawartej umowy czy porozumienia do 21 grudnia uzgodnimy zasadnicze treści programowe oraz szczegóły realizacji tego porozumienia. Jako odpowiedzialne kluby radnych, zarówno Koalicji Obywatelskiej, jak i naszego miasta Tarnów, chcemy, aby w mieście nie panował chaos, żeby ta praca Rady była uporządkowana, stąd dzisiejsze porozumienie, które jest wstępem do budowy koalicji między oboma klubami. Tak jak powiedział Pan Prezydent, do 21 grudnia te szczegóły zostaną wypracowane. Porozumieliśmy się dla dobra miasta, dla tych dobrych pomysłów, dla strategii, którą będziemy tworzyć i realizować przez kolejne 5 lat. Jak będzie taka możliwość i prawa strona Rady Miejskiej również będzie chciała uczestniczyć we współpracy z nami, będziemy otwarci na dobre pomysły i na konstruktywną pracę w Radzie Miejskiej. Koalicja wybrała przewodniczącego Rady Miasta. Został nim Jakub Kwaśny, który otrzymał 13 głosów. Jego kontrkandydat Piotr Wójcik z PiS dostał 11 głosów. Jeden głos był nieważny.